gdzieś na przedpolach Warszawy z lasu wyłania się patrol żołnierzy niemieckich, żołnierzy pruskich. Widzą Państwo charakterystyczne dla tejże armii szaro-zielone mundury. Mundury wzór 1907/10, które na początku I wojny światowej były przydzielane przede wszystkim jednostkom pierwszoliniowym. Widzą również Państwo słynne Pickelhauby. Dochodzi do bardzo popularnego w czasach I wojny światowej starcia wręcz. Jedna i druga strona będzie chciała pochwycić jeńców. Po co? Po to, żeby uzyskać jak najwięcej informacji na temat jednostek stacjonujących w rejonie Warszawy latem 1915 roku. Wojska carskie reprezentowały oddziały frontu północno-zachodniego generała Aleksiejewa, który właśnie w tym rejonie Niemcy przyszli wraz z 12 i 8 armią. To walka, który Państwo widzą w latach 1914, choć do służby weszły dopiero w 1916 roku, latem 15 roku testowano między innymi właśnie na Mazowszu. Ostrzał moździerzowy poprzedza natarcie piechoty, dokładnie już za moment. Jak Państwo widzą, sytuacja jest coraz bardziej poważna. Rosjanie zalegli na stanowiskach, oczekują natarcia przeciwnika. Minerwerfery, które tutaj akurat widzą Państwo w wersji z podstawą kołową, były popularną bronią w warunkach wojny pozycyjnej. Broń ta mogła być ogniem strąbki, tak jak klasyczne. Od strony rosyjskiej odbierają się karabiny maszynowe. Broń spopularyzowana w realiach wojny okopowej. Karabiny maszynowe Maxim z 1910 de facto produkowano od 1912 roku. Karabin maszynowy padają w zabitych, padają ranni. Żadne z tych broni nie decydują się na wagę. Rosjanie będą teraz formować, który poprzedził uderzenie na pozycje niemieckie. Zobaczyliśmy. Ta walka nie jest o utrzymanie Warszawy. Ona ma o główne siły wróciła w stronę stolicy. Zobaczcie, 8 armia. Twierdzę nowozjorski. Czyli Modlin, jedną z najpotężniejszych sukces na Europę. Na polu pojawiają się niemieckie karabiny maszynowe, ale proszę Państwa, to czego Rosjanie obawiali się najbardziej nadejdzie już za moment. Na pozycjach niemieckich wydano rozkaz założenia masek przeciwgazowych. Szanowni Państwo, Mazowsze, podobnie jak Ipr na froncie zachodnim, było terenem, którym w roku 1914 po raz pierwszy w historii wojen zastosowano broń. W czasie bitwy pod Wolimowem 31 stycznia 1915 roku użyto gromku Ksilinu, pierwszego gazu wówczas zabijącym, który miał powolnić natarcia rosyjskie. W kierunku Warszawy przemieszcza się czołówka żołnierzy pruskich. Charakterystyczne Pickelhauby będą widoczne na ulicach miasta niemal do końca I wojny światowej. W tym czasie będą także instalować się władze wojskowe, których głównym przedstawicielem i zwierzchnikiem był generalny gubernator Hans Hartwig von Besseler. Jedna z osób, które na trwałe wpisały się w historię Warszawy okresu I wojny światowej.